Ty świnio, to znaczy Świnko Peppo, nasza ukochana przeróbka, podróbka. Świnka Peppa dzisiaj pomoże nam zbudować dom, zrobić grilla. Oj, będzie się działo, jeśli uwielbiasz wieprzowinę, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz, z dzwoneczkiem, bo inaczej będzie naprawdę... Zdjęcie. Mama świnka i tata świnka mają nowe zdjęcie. Musimy powiesić to śliczne zdjęcie. O nie, oni wieszają to zdjęcie dosłownie. Zostaw to mnie. Właśnie tak zabieram się za każdą robotę. Najpierw muszę głośno chrumknąć, dopiero wtedy idę wykonać czynność. Co, mamo? Już zrobiłaś kolację? Już idę! Jestem prawdziwym panem złotą rączką. Dobrze. Prawdziwa złota rączka w rzeczywistości. No siemanko! O kurde, nie mam ręki! Ja pójdę do babci i babci świnki. Do zobaczenia. Tylko na bałagań. Do widzenia. Tato, możemy ci pomóc zawieszać obrazek? Nie. Kurde, nigdy w życiu nie było takiej sytuacji. Nigdy w życiu nie było takiej sytuacji, żeby dziecko zapytało tatę, czy może mu w czymś pomóc, a tata powiedział nie. Co? On zamiast wieszać obrazek, to rysuje tam orła, albo łabędzia, albo gołębia. Zbóż ściany, tato. Odsuńcie się, dzieci, i spójrzcie, jak to robi zawodowiec. Dlaczego miałby zburzyć ścianę, żeby powiesić zdjęcie? O, to nie tak miało być. To proste. To się zateguje. Wezmę tutaj takiego sobie gładź tynkową i się tak... Jak szkło. Obrazek ją zasłoni. Już. Czy to był Zenek Martyniuk? Mam nadzieję, że nie. Wychodzi. Nieźle ci wyszło, tato świnko. Mama wróciła do domu. Mama wróciła do domu z lekcji, w sensie. Mama wróciła z wywiadówki z pasem w ręku już i tak. A nie, to taki dźwięk wydaje bicz, a nie pasek. No nieważne, wróciła wściekła z wywiadówki. Widzieliście, jak ona wyjrzała za tej szpary, tak? A co tutaj się dzieje? Zostaw mnie! Zostaw! Cegłę, proszę? No i teraz właśnie muszą odbudować dom. A czy odbudują? Tego nie dowiemy się już nigdy, ponieważ czeka na nas kolejna przeróbka. Peppo, nie możesz wpaść do czarnej dziury. Jak będziemy oglądać odcinki, kiedy ty znikniesz w otchłani czarnej dziury? To nie była czarna dziura, Paweł. To był portal do Netheru w Minecraft. Tak, dobra, już nie przeszkadzam, idę grać dalej w Minecraft. www.chomikswir.pl. Świnka Peppa wpadła naprawdę do portalu do Netheru. Tam pokonała wszystkich w tej twierdzy, w której trzeba pokonać tych wszystkich, nie pamiętam, jak oni się nazywali. I dopiero wtedy weszła do odcinka, bo najpierw potrzebowała zdobyć ważne przedmioty. Jestem Świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. To chyba z Króla Lwa, prawda? Albo ktoś po prostu darł mordę za oknem, nie wiem. Ej, zobaczcie, co tam było napisane. Dalej siedzę w piwnicy, wypuśćcie mnie, proszę. Złota rybka. Jest poranek. Tata świnka jedzie do pracy samochodem. Koniec bajki. Jest poranek, tata świnka jedzie samochodem. Do zobaczenia. Czas na śniadanie, rybko. Mama świnka karmi złotą rybkę. Mamo świnko, nie, to jest sól! To jest sól, tylko przekleiłam etykietę, przyznaję się. Bawiłam się z koleżanką i przykleiłam etykietę żarcia dla rybek na solniczkę. Teraz rybki będą pływać do góry brzuchem. Mamusiu, rybka wcale nie chce jeść. O! Kto by pomyślał, że rybka nie będzie chciała jeść wielkich grud soli? To nie jest rybka słonowodna. Może ona jest chora. Zadzwonię do pani doktor Chomik. Doktor Chomik? A wiecie, kto jest mężem doktor Chomik, prawda? Chomik Świr! Halo, policja? Tak, policja w rzeczy. O, policja? To sorry, chciałam dodzwonić się do doktor Chomik. Narka. Proszę pana, mówi Himmel Jadziga. Musicie swoją złotą rybkę przywieźć do mnie. I'm in danger. Ta doktor Chomik robi dziwne eksperymenty na zwierzętach. Doktor Chomik to jest taki doktor Mengele w uniwersum Świnki Peppy. Mówiłem, wyrzuciła tego biednego żółwia za okno. Tylko dlatego, że wolno chodził. Tatuś zabrał nasz samochód. Tatuś uciekał z tym rowerem, no. Oddaj ten rower! Jak się dostaniemy do weterynarza? Nie wiem, są takie rzeczy jak nogi, na przykład. Nogi. Pojedziemy autobusem. O. Są też takie rzeczy jak właśnie autobus. Świetnie. To jest amalinowe! Według rozkładu jazdy następny autobus... Fuj, widzicie jak śmiecą tam u Świnki Peppy? Jakieś ogryski, tutaj jest jakaś flaszka po wodzie. I to z Rosji, widzicie? Tam jest gwiazda jakaś. W ogóle dziwna rozkładówka, nie? Po 12 rano już nie odjedziesz z przystanku od Peppy. Po prostu nie jeżdżą autobusy po 12. Musisz czekać do 9 rano. Powinien być o 10. A która jest teraz? Nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam. Nie wiem. Ile biletów? 1, 2, 3, 4. Dla rybki, proszę. Rybki płacą. Rybki płacą podwójnie, dlatego że są po prostu zwierzętami i mogą nabrudzić w autobusie, na przykład, nie wiem, wylać trochę wody. Niesamowite. Odjazd! Pan Byk czeka na autobus. Te, gdzie ty z tym puzonem się pchasz? Z puzonem nie wejdziesz, okej? To po pierwsze, na puzon płacimy tutaj potrójnie. Bilet na puzon potrójna cena, czyli... Nawet nie wiem, ile zapłaciła rybka. Skąd mam wiedzieć, ile kosztuje bilet za puzon? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Poproszę jeden bilet do sklepu muzycznego. Dzień dobry, panie Byku. Jedziemy do weterynarza. A kto pytał? Kto pytał? Spoko, ale nikt nie pytał. Źle się czujesz, złota rybko? No raczej, nie inaczej. No, to już nie jest rybka, to jest łosoś norweski. Mówiłem już wcześniej. Ona mówi dzień dobry. No tak! Może twoja rybka chciałaby posłuchać, jak gram na tubie? Nie, błagam, tylko nie dźwięki tuby dla konającej rybki. To na pewno ją dobije. Dźwięk jest dziwny. Racja! Racja, codziennie rano w kiblu słyszę takie dźwięki. Dlatego jadę do sklepu muzycznego, Pan Zebra, pani Owca, pani Kot i Madame Gazela wsiadają do autobusu. Widzieliście? Tamte 3 nie zapłaciły. Widzieliście? Naprawdę nie zapłacili. Proszę 4 bilety do sklepu muzycznego. No nie. Co? Czyli 4 monety kosztuje 1 bilet. W takim razie za puzon powinien zapłacić 4 razy 3 to 12. 12 powinien zapłacić. No nie. Madame Gazelle, wieziemy naszą złotą rybkę do... Madame Gazelle kupiła po prostu dla całej ekipy bilety, sorry. Sorry, jednak konduktora, kanara, przepraszam, nie trzeba tutaj wzywać. Wszyscy mają bilety, Naszą złotą rybkę do weterynarza. O, rybka jest chora. Na szczęście mam tutaj przyprawę do ryb. Zaraz zrobimy sobie łosoś norweski w ziołach prowansalskich. Polubiła panią. Jedzie. Widzieliście? Rybka pokazała... Łapkę w górę pokazała rybka pani. Pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorzy łaskawy, tylko nie do Warszawy. Supermarket! Pa! Sklep muzyczny! Adios! Do widzenia! Adios! Adios! Od razu hiszpańskie tutaj takie rytmy, ale w Hiszpanii nie używają puzonu, tylko takie ukulele raczej bardziej. Gitarę? Na pewno nie puzonu! Wypierdalaj stąd z pokoju już! Tak właśnie każdy! Dlatego nie lubiłem jeździć autobusami, bo każdy kierowca autobusu tak właśnie mówił. Otwierał drzwi i mówił: wypierdalaj! Chore zwierzęta czekają na wizytę. Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Czajcie, oni tam czekają na wizytę od 2 godzin! A Peppa sobie tak wbija: siema, siema, ja tutaj sobie przyszłam ze złotą rybką, która już kona, bo dosypała mi soli zamiast żarcia do rybek. I wbija sobie tak, jakby to była jej klinika weterynaryjna. Czajcie to? To jest właśnie bycie Peppą. Bycie aktorem we własnym filmie, w swojej bajce, czyli właśnie życie, prawda? Życie. Każdy z nas jest aktorem w swoim filmie zwanym życiem. O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Tak, proszę zobaczyć. Ej, żółw jednak jest! Chyba wrócił. Bardzo wolno szedł, ale wrócił. Tak, proszę zobaczyć. Rybka je z apetytem. W domu nie chciała jeść. Bo dosypałaś jej soli do akwarium, a nie jedzenia dla rybek. Ile razy mam to powtarzać, naprawdę? Może twoja rybka w domu trochę się nudziła, a dzięki ciekawej podróży trochę się nudziła. Aha, czyli podróże nie kształcą, tylko podróże nudzą. To dlatego zawsze zasypiam, jak gdzieś jadę. Aha. Masz, Peppo, zdrową i bardzo szczęśliwą rybkę. Jest śliczna. Dziękuję, pani doktor. Mama świnka, Peppa i George wracają autobusem do domu. Pan byk wraca z naprawioną tubą. O nie, naprawił tubę, znowu będzie pierdział w autobusie. Właśnie tak brzmi tuba, jakbyście nie wiedzieli. Teraz jest jak nowa. Moje ucho! Czy on nie widział, że trzyma tubę wprost nad uszami biednej świnki Peppy? Dzień dobry, skąd wracacie? Czy Peppa właśnie biegła z akwarium, z którego nie wylała się ani kropla? Tam to dopiero musi być grawitacja. Byliśmy z rybką u weterynarza. Już jest zdrowa. Ojej. Co? Skylex, to była niesamowita przeróbka. Jeśli też ją lubiliście, zostawcie łapkę w górę i co? Do zobaczenia w świecie Minecraft! Chomik Świr!